Polska zmaga się na pewno z problemem niskiej dzietności i bez wątpienia jakaś polityka społeczna i polityka rodzinna jest potrzebna. Natomiast powstaje pytanie, czy rzeczywiście polityka rodzinna polegająca na płaceniu 500 zł każdemu dziecku jest, na drugie i kolejne dziecko, jest dobrym rozwiązaniem. Po pierwsze dlatego, że to są bardzo wysokie koszty. Jak mówiłam, liczymy 21-22 miliardy złotych rocznie. To jest tyle, co w roku polski budżet uzyskuje z podatku CIT. Więc to są bardzo wysokie koszty. I możemy się zastanowić, czy rzeczywiście wydatek aż taki jest opłacalny i ta dzietność w Polsce będzie wyższa i czy rzeczywiście życie rodzin z dziećmi będzie lepsze. Wydaje mi się, że duże wydatki na politykę rodzinną, oczywiście zwiększenie tych wydatków jest konieczne, ale możemy się zastanowić nad tym, czy nie rozwiązać tego w inny sposób, na przykład poprzez rozszerzenie zakresu usług przedszkolnych, żłobkowych, tych wszystkich, które pomogą rodzinom z dziećmi w posiadaniu tych dzieci i jednocześnie nie będą dezaktywizować na rynku pracy, bo jeszcze musimy pamiętać o jednej sprawie, a mianowicie warunkach kulturowych. Według badań z 2012 roku ponad połowa respondentów w Polsce uważa, że najlepiej, kiedy matka jest z dzieckiem w domu, a więc albo w ogóle nie pracuje, albo tylko na część etatu, do czasu, kiedy dziecko jest w wieku przedszkolnym i starsze. To oznacza, że bardzo wiele kobiet mogłoby po prostu zostać zdezaktywizowanych zawodowo, gdyby miały te dodatkowe pieniądze. Więc wydaje się, że lepiej, kiedy będziemy inwestować w usługi, które nie tylko zwiększą aktywizację kobiet na rynku pracy, ale też zwiększą samozatrudnienie, bo przecież zatrudnienie w usługach także jest bardzo ważne. I ostatni bardzo ważny wątek to jest równość. Wydaje się, że powinno się przede wszystkim promować równość płci. W tym wypadku mam na myśli na przykład zwiększenie zakresu urlopu dla ojców, bo to także jest bardzo ważne. W tej chwili mamy tylko 2 tygodnie, to cały czas jest niewystarczająca liczba. A ostatnie badania z Harvarda, co też jest bardzo ciekawe, pokazały, że synowie pracujących kobiet częściej dzielą się później w przyszłości obowiązkami ze swoimi partnerkami, a córki pracujących kobiet częściej zarabiają więcej i robią lepszą karierę w przyszłości, co też jest, myślę, bardzo ważnym i ciekawym wątkiem.